Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Alleluja. Pójdźcie wszystkie narody wysławiać wielkość Boga, Jego święty majestat i dobroć niepojętą. Dnia trzeciego zmartwychwstał, zwycięzca zła i śmierci, odtąd żyje na wieki i trwa w Kościele swoim. Duchem prawdy i łaski napełnia swoich wiernych, których w zbroju paschalnym uwolnił z mocy grzechu. Własnym ciałem ich karmi, by nie ustali w drodze, w sercach jemu posłusznych roznieca żar miłości. Bogu w Trójcy jedynemu niech będzie cześć i chwała, Ojcu z Synem i Duchem śpiewajmy Alleluja, Amen. Pan swój lud wybawił z rąk ciemiężyciela, Alleluja. Ileż razy synowie Izraela drażnili Pana na pustyni i zasmucali Go na pustkowiu. Często wystawiali Boga na próbę, gniewali świętego Izraela. Nie pamiętali o Jego mocy, o dniu, w którym ich wybawił z rąk ciemiężyciela. Kiedy ich rzeki w krew zamienił i strumienie, aby pić nie mogli. Nastał na nich upył, aby ich rozsały i żaby, które ich gnębiły. Zbiory ich wydał owadom, a owoc ich pracy szarańczy. Ich bydło wydał na pastwę zarazy, na pastwę choroby ich trzody. Zesłał na nich swój gniew gorejący, oburzenie, zapalczywość i udrękę. Gniewowi swemu otworzył drogę, od śmierci ich nie zachował, a życie ich wydał zarazie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan swój lud wybawił z rąk ciemiężyciela. Alleluja. Pan swój lud wprowadzi Pan swój lud wyprowadził jak owce i wiódł ich przez pustynię jak trzodę. Wiódł ich bezpiecznie, tak także się gniewali, a wrogów ich przykryło morze. Wprowadził ich do ziemi swej świętej, na górę, którą zdobyła jego prawica. Oni zaś na próbę wystawiali i drażnili Boga Najwyższego i Jego przykazań nie strzegli. Postępowali zdradziecko, byli niepewni, który zawodzi. Rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, zniecali Jego zazdrość rzeźbionymi bożkami. Bóg usłyszał i zapłonął.
porzucił mieszkanie w Szilo, przybytek, gdzie mieszkał wśród ludzi. Oddał swoją moc i wolę, a swoją chwałę w ręce nieprzyjaciół. Wydał pod miecz swój naród, na swoje dziedzictwo gniewem wybuchnął. Młodzieńców ich pochłonął ogień, a ich panom nie śpiewano weselnych pieśni. Ich kapłani poginęli od miecza i nie mogły lamentować ich wdowy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan swój lud wprowadzi na świętą górę swoją. Alleluja. Pan wybrał pokolenie Judy i Dawida, swego sługę, aby rządził Izraelem, dziedzictwem Jego. Alleluja. Pan ocknął się jakby ze snu, jak wojownik zmożony winem. Nie uderzył na tyły swoich nieprzyjaciół, okrył ich wiecznym wstydem. Odrzucił namiot Józefa, nie wybrał szczepu Efraima. I wzniósł świątynię swoją wysoką, jak niebo, jak ziemia, którą umocnił na wieki. Wybrał Dawida, swego sługę, zabrał go z owczej zagrody, wezwał go od karmiących owiec, by pasł Jakuba lud jego i Izraela jego dziedzictwo. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan wybrał pokolenie Judy i Dawida, swego sługę, aby rządził Izraelem, dziedzictwem Jego. Alleluja. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja. Są do wyboru dwa teksty. Tym razem przeczytam tekst drugi z Dziejów Apostolskich. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Zaostrzył się spór tak, iż oddalili się od siebie wzajemnie. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr. A Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł polecony przez braci łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe kościoły. Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka, bracia z Listry i Ikonium. Dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił
zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i Kranicę Galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie, jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się tam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona, razem ze swoim domem zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mnie, do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Wyjdźcie spośród Babilonu, oczyście się wy, którzy niesiecie naczynia Pana. Pan bowiem pójdzie przed wami, Bóg Izraela zamknie wasz pochód. Alleluja. I Bóg Izraela zamknie wasz pochód. Alleluja. Z komentarza świętego Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do listu do Rzymian. Wszyscy razem tworzymy jedno ciało, jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. A łączy nas w jedno Chrystus więzią miłości. On bowiem obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzierający je mur wrogości i pozbawił mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach. Niech więc panuje między nami zgodność uczuć i gdy jeden cierpi, niech współcierpią z nim inni, a gdy jeden jest wyróżniony, niech razem z nim wszyscy się radują. Dlatego mówi święty Paweł: przyjmujcie się wzajemnie, bo i Chrystus was przyjął ku chwale Boga. Przyjmujemy się nawzajem wtedy, gdy staramy się być jednomyślni, niosąc jeden drugiego brzemiona, zachowując jedność ducha dzięki więzi, jaką jest spokój. Tak właśnie przyjął nasz Bóg w Chrystusie. Prawdomówny jest bowiem ten, który mówi: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego wydał za nas. Bo Chrystus został dany jako okup za nas wszystkich, abyśmy mieli życie. Przez Niego zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia i odkupieni od śmierci i grzechu.
celowego planu Bożego przedstawia święty Paweł, mówiąc, że Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania prawdomówności Boga. Albowiem Bóg obiecał praojcom Żydów, że w ich potomstwie będzie błogosławiony i że je pomnoży jak gwiazdy na niebie. Ukazał się więc w ludzkim ciele i stał się człowiekiem ten, który jest Bogiem i Słowem Boga. Jako Bóg zachowuje wszelkie stworzenie i wszystkim daje zbawienie. Przyszedł zaś na ten świat w ciele nie po to, by Jemu służono, lecz raczej, jak sam powiedział, aby stać się sługą i wydać siebie samego na okup za wszystkich. Powiedział też Pan otwarcie, że przyszedł, aby dopełnić obietnic danych Izraelowi. Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Słusznie więc powiedział apostoł Paweł, że Chrystus stał się sługą obrzezanych, aby spełnić obietnice dane Ojcom i że dlatego został ofiarowany przez Boga Ojca. Został posłany także po to, aby poganie dostąpili miłosierdzia i wielbili Go jako Stwórcę i budowniczego Wszechświata, Zbawiciela i Odkupiciela. Tak więc Boża łaskawość rozpostarła się na wszystkich i objęła także pogan. A tajemnica Chrystusowej mądrości nie chybiła swego celu, którym była łaskawość. Miejsce tych, którzy odpadli, cały świat doznał od Boga miłosierdzia i otrzymał zbawienie. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie jej, sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego. Zwracamy się do pogan. Alleluja. Zwracamy się do pogan. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez chrzest święty dałeś nam nowe życie. Umacniaj w nas działanie wielkanocnego sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. I modlitwa Regina Celi, Królowo Nieba. Królowo Nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych stał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Wystał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył. Daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.